Chciałbym teraz narysować też oparcie, czyli te trzy poziome deski. I zobaczmy, że są one lekko zaokrąglone. Aby poprawnie je narysować, najlepiej jest wcześniej narysować sobie pewne linie pomocnicze. I tak, ja narysuję najpierw linię wyznaczającą nam środek tutaj tej deski oparcia. Wybieram więc Create Reference Line, która najczęściej jest wykorzystywana do tego typu operacji. Wybieram wskazywanie, ale wcześniej warto upewnić się, czy rysuję tę linię na odpowiedniej płaszczyźnie. Ja wybiorę płaszczyznę R1, którą wcześniej, pamiętacie, nazwałem. Tutaj niestety podczas wybierania tego narzędzia wskazywania płaszczyzny wyszedłem z narzędzia Reference Line, linia referencyjna, więc ponownie do tej funkcji wracam. Pamiętamy, że tutaj szerokość wynosiła 50, więc wybiorę offset 25, tak aby tutaj powstała mi idealnie równoległa linia wskazująca oś tutaj tej deski. I na podobnej zasadzie mógłbym sobie ją teraz odbić. Widzimy, że jest ona zaznaczona w żółcie. Wybieram dwukrotnie M i odbijam element centralnie. Element ten jest widoczny w 3D, jest to ta zielona linia. I teraz trzeba będzie znowu interpolować, można powiedzieć, wykorzystać taką sztuczkę, dzięki której będziemy doczepiać się do tych obiektów. I przydadzą nam się tutaj trzy rzeczy, czyli płaszczyzna, dodatkowe płaszczyzny, które wyznaczą nam oparcie. Tak, ja je sobie też wyrównam. I jakoś wstępnie rozmieszczę. I też nazwę. Nazwijmy je może P1, P2 i P3. Następnie, będąc na rzucie, narysujemy sobie też linie referencyjne, które pomogą nam potem w tworzeniu wyciągnięcia. Wybieram Reference Line, tylko znowu popełniłem ten sam błąd, czyli nie wskazałem odpowiednio wcześniej płaszczyznę P1. Dlatego też warto sobie dodać tego typu funkcję do paska szybkiego dostępu. Tak. Następnie wybieram łuk. Zobaczcie, że ja tutaj mogę się doczepiać do końców tej linii osiowej i tak też robię. Jeżeli denerwują Was te snapy, które tworzą się w trakcie rysowania takich elementów jak chociażby łuk, warto jest skorzystać z takiego skrótu klawiszowego SW. Wtedy wyłączamy te snapy i możemy samodzielnie sobie zinterpolować, oszacować takie właśnie zagięcie oparcia. Warto jest zweryfikować taką pojedynczą operację w widoku 3D. Tak? Przejdę też do widoku lewy. Zobaczmy, gdzie ta linia nam tutaj powstała. I lekko ją za pomocą przycisków na klawiaturze przesuwam. Jeżeli linia ta nie jest dostatecznie dla Was czytelna, polecam włączyć sobie tutaj opcję grubych linii. Linie są dosyć grube, więc jeszcze dodatkowo zmienię skalę, na przykład na 1 do 5. I teraz taki obiekt mogę sobie przesunąć. Tak? Również zmniejszę skalę. I zobaczcie. Z dużą dokładnością mogę powiedzieć, że linia ta biegnie w osi tej wygiętej deski.
Być może dla osób, które zaczynają dopiero przygodę z programem, uznają, że jest to no, niedokładne, ale no, tutaj też trzeba się pogodzić z tym, że Revit, środowisko tworzenia rodzin, nie jest takim elastycznym narzędziem, które pozwala nam na stworzenie wszystkiego, więc tutaj musimy pogodzić się z pewnego rodzaju sztuczkami i tego typu właśnie oszacowaniami, tak? Tak jak mówiłem, w BIM-ie interesuje nas bardziej ta informacja w zasadzie identyfikacyjna, a jeżeli ktoś chce tworzyć super realistyczne wizualizacje z odwzorowaniem wszelkiego rodzaju szczegółów, to wydaje mi się, że lepszym narzędziem będzie do tego SketchUp czy też 3ds Max. Dobrze, gdy mamy taką pojedynczą linię z takim zagięciem, możemy przenieść ją teraz, skopiować na pozostałe płaszczyzny i tak też zrobię, wybierając kopiuj, a następnie wklejam względem tego samego miejsca. Nie mam tutaj opcji wklejenia względem nowej płaszczyzny, więc muszę zrobić to w dwóch krokach. Najpierw wklejam w to samo miejsce, następnie edytuję płaszczyznę i wybieram P2. Na liście pojawiły się tylko te płaszczyzny, które są równoległe do istniejącej, co jest logiczne, nie mógłbym przenieść przecież tej płaszczyzny chociażby na płaszczyznę lewo-prawo, gdyż wtedy taki obiekt musiałby się też obrócić, a Revit już nie posiada takiej informacji, o ile, o jaki kąt musiałaby się taka linia po prostu przekształcić. Jeszcze raz wybieram kopiuj. Wklejam względem tego samego miejsca i ponownie przenoszę, tym razem na P3. Przechodzę do widoku lewy i widzimy, że tutaj też musiałbym troszkę poprawić. Taki obiekt. Ok. Wydaje mi się, że linie te są narysowane z dostateczną dokładnością. Mogę teraz przejść do modelowania 3D.